Celulit nie jest chorobą, ale jakże często jest przyczyną wizyt w gabinetach lekarskich i kosmetologicznych. Dlaczego? Dlatego, że nie wygląda on zbyt estetycznie. A jak zwykł mówić Zbigniew Herbert, estetyka jest ważna w postępowaniu i nie należy lekceważyć nauki o pięknie. Czy zioła mogą pomóc w przypadku celulitu? No jak zwykle oczywiście odpowiedź brzmi tak. A jakie zioła? Przede wszystkim pierwsza grupa ziół, które stosujemy w celulicie, to zioła poprawiające mikrokrążenie w naczyniach włosowatych. I tutaj na czoło wysuwa się ekstrakt z miłorzębu japońskiego, z liścia miłorzębu japońskiego. Można go stosować do ustnie i to jest najbardziej preferowana forma. Można też zewnętrznie. Drugi preparat, który poprawia krążenie w obrębie naczyń żylnych oraz w obrębie krążenia chłonki, to ekstrakt z owoców kasztanowca. I ten jest stosowany zarówno doustnie, jak i przede wszystkim zewnętrznie. Jeżeli stosujemy ekstrakt owoców kasztanowca zewnętrznie, dobrze go jest połączyć wtedy z ekstraktem z oczaru wirginijskiego oraz z olejkami eterycznymi. Szczególnie dobrze działa z olejkiem cyprysowym. Druga grupa surowców zielarskich, które stosuje się w przypadku celulitu, to surowce antyoksydacyjne. I tutaj na czoło wysuwają się owoce jagodowe, czyli ekstrakty z aronii, borówki czarnej, czy też żurawiny. Ale tutaj należy również pamiętać o czymś, co nazywa się tarczycą bajkalską. Ekstrakt z tarczycy bajkalskiej to nie dość, że działanie antyoksydacyjne, to również działanie, które opóźnia proces starzenia, a w niektórych badaniach może nawet okazać się, że ten proces jest w stanie nieco cofnąć. Kolejnym rodzajem surowców zielarskich to ekstrakty z garcinii Kambodży, bądź też sprzężony kwas linolenowy, czyli CLA. Te z kolei uważane są za tak zwane spalacze tłuszczów, a więc przyspieszające metabolizm energetyczny. I z kolei ostatnia grupa surowców to surowce, które poprawiają funkcję włókien kolagenowych, bo to, że celulit powstaje, szczególnie u kobiet, spowodowane jest tym, że panie mają nieco inną budowę włókien kolagenowych w obrębie skóry niż mężczyźni. Mężczyźni po prostu mają bardziej poziomo ustawione te włókna kolagenowe, stąd też źraziki tłuszczowe nie są w stanie się przez nie przedostać. Natomiast panie mają nieco inny układ i te źraziki dość łatwo się wydostają. Oczywiście na to jeszcze ma wpływ duży poziom estrogenów u pań, bo one też mają wpływ na celulit, ale ta budowa skóry wydaje się być na pierwszym miejscu. Zatem można stosować surowce zielarskie, które poprawiają stan włókien kolagenowych w obrębie skóry. Takim surowcem jest między innymi ziele skrzypu. Ziele skrzypu, które jest bogate w krzemionkę, a krzem jest substancją, która poprawia stan włókien kolagenowych. Tylko jest jedna ważna uwaga. Nie należy robić ze skrzypu naparów. Raczej powinno się robić odwar, czyli gotować na przykład skrzyp, rdes ptasi, pokrzywę przez okres nawet pół godziny, aby uzyskać właściwą podaż krzemu. Do Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zgłaszają się oczywiście pacjentki, które mają problem z celulitem. I wtedy zawsze zalecamy preparaty ziołowe, które poprawiają krążenie krwi, działają antyoksydacyjnie oraz poprawiają funkcję włókien kolagenowych. Ale zawsze zalecamy przede wszystkim aktywność ruchową. Aktywność ruchowa, wysiłek fizyczny w przypadku celulitu jest bardzo wskazany i chyba przynosi największe efekty terapeutyczne.